Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, będę rozgrywał partię i analizował. Tym razem 10 minut na zegarze. Przeciwnik zagrał D4. No to może zagrajmy sobie posunięcie skoczek F6. Zobaczymy, jaki drugi ruch będzie z jego strony C4. No myślę, że E6. Może troszeczkę coś innego niż obrona królewsko-indyjska. Spróbujemy zagrać obronę Niemcowicza. Goniec B4. Dobra, zaatakujemy tego skoczka. Teraz pytanie, co on zrobi? Goniec G5. No dobra, taki goniec G5 to chyba się nie boję. Myślę, że H6 zagrajmy od razu, odstraszymy tego gońca. No jak wybije, to po prostu wybije. Goniec D2? Co to w ogóle za posunięcia? Nie rozumiem. Po goniec D2 myślę, że taki ruch C5 jest całkiem przyzwoity. No i teraz tak, tutaj wybić można. Zagrać D5. Takie plany są. Nie są to moje pozycje, ale chyba tak trzeba spróbować grać. A może zagram B6, żeby gońca na B7 wstawić. A wyprowadźmy tego Białopolaka. Wygląda to troszkę, no może nie jako obrona sycylijska, ale troszeczkę tak podobnie. No i teraz roszada. Ja myślę, że jest pozycja dobra dla czarnych. Teraz myślę, że z planem D6 zagramy skoczek D7, E5. Coś takiego będziemy kombinować. Dobra, w ten sposób chyba grać można. Teraz pytanie, czy przeciwnik zagra A3? No właśnie, taki ruch A3 może nastąpić, niestety. Po A3 trzeba by chyba będzie skoczka wybić, jakaś wieża C8. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to ugryźć. Tu mamy National Mastera, silny zawodnik, 2475 ranking. Teraz pytanie, czy taki ruch A3 nastąpi? Po A3, goniec A5 jeszcze mam możliwe, B4 nie przechodzi jeszcze, ale po wieża B1, B4 będzie groziło i będę musiał się chyba zdecydować na od razu wybicie. Chociaż może nie od razu, może zagram jednak tak, jak wieża B1 to wtedy wybiję. Nie będę miał parę gońców wprawdzie, ale pozycja myślę, że jest całkiem do gry, no normalna. No spróbujemy tutaj powalczyć. Przeciwnik wpadł w lekki namysł. Zobaczymy, co on tutaj będzie kombinował. No dobra, może do E4 będzie chciał dojść, ale tu mam zawsze wybicie na D4 i te pionki troszeczkę szarpie w centrum. Wieża D1, ok. Ja myślę, że taki ruch jak hetman E7 to się zawsze przyda, gdyż pomaga on w zagraniu na przykład posunięcia E5. I przede wszystkim schodzę z tego związania D8, tutaj z tej linii D, chociaż tutaj dużo jest jeszcze rzeczy po drodze, jak wiadomo, no ale mimo wszystko taki ruch się przyda, jak już wspomniałem, do tego posunięcia i schodzimy z tego rentgenu. No właśnie, tutaj to myślę, że od razu wybijemy i tutaj trzeba kopnąć posunięcie E5. Zobaczcie, gońca mam na białym polu, a pionki ustawiam na polach czarnych, więc to jest na pewno dobre założenie, żeby grać strategicznie dobrze, to w ten sposób myślę, że trzeba. Tutaj można by było też próbować chyba wybić na F3 i zagrać E5, to też jest ciekawe, ale skoczek F3 mi nie ucieknie, grożą widełki, no zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Wydaje mi się, że tutaj moja pozycja jest całkiem przyjemna. Wygląda to dosyć chyba dobrze, tak przynajmniej odczuwam, zero słabości. Dobra, wybił, teraz pytanie, czy tym wybić? Nie no, myślę, że wbiję skoczkiem tutaj, to może być też wygodne dla mnie. Ale jak wybiję pionkiem, on przerzuci się skoczkiem, tam zagram? Pionkiem chyba, wydaje mi się, że jeszcze pionkiem. Bo on też niekoniecznie musiał bić, prawda, na E5 i by pionek na D6 mi został. Dobra, tutaj decyzja już jest podjęta, a więc trzeba sobie z tym dalej radzić. No i teraz pytanie, co zrobi? Jeszcze po głowie mi chodzi taki ruch E4. I fajnie było tego skoczka tutaj na D4 wstawić, tylko nie mam za bardzo jak, bo muszę pionka pilnować, ale potem przez skoczek H5, skoczek E4 fajne są opcje. No właśnie, on próbuje tej samej tutaj ścieżki.
co jest zrozumiałe. Teraz tak, chyba taki ruch muszę wykonać. Zamknę wprawdzie gońca, otworzę tego gońca, ale tu będę miał opcję skoczkiem. Jak on wejdzie tutaj, to będę dosyć chyba stał niezbyt przyjemnie. Taki ruch jeszcze, to goniec na 100% zbije. Tutaj. I skoczek wybije, król wybije, dwie figury zawierze, trochę król odkryty. Może być nieprzyjemnie, ale z drugiej strony może dać mu powód do tego poświęcenia. Chociaż nie chce mi się takiego ruchu zagrywać. Chyba taki ruch będę rozważał mimo wszystko. Chociaż jeszcze może taka opcja będzie grywalna. Skoczek G4, skoczek F5, hetman. No nie, chyba nie. E4. Skoczek, goniec odejdzie. Hetman E6. Będzie wyglądało dobrze. Ale tak, on może wtrącić. Tu nie mogę wybić, bo z szachem dostanę. Potem tak. Nie, no dobrze, chyba taki ruch wchodzi. Chyba wchodzi. E4 wygląda dobrze według mnie. Tak jak teraz patrzę, się głębiej zastanawiam, bo takiego ruchu teraz nie ma, bo jest hetman E6 i dwie figury pod biciem. Dokładnie. I teraz hetman E6, moi drodzy, z planem G5 z zdobyciem figury. Wygląda to zacnie, tak, wygląda to dobrze. Teraz mam plan zagraniem skoczkiem na E5, zagrania skoczkiem na E5, bo teraz tak, on musi raczej zagrać G3 i tu się pojawi słabość na F3, więc skoczek tam spełni dobrą rolę, on będzie musiał raczej tutaj wybić. To hetmanem wybije tego paskudnego gońca. Wprawdzie nie będę miał skoczka, który na F3 ma szansę wejść. No właśnie. Ja nie muszę wprawdzie teraz tak zagrywać. Nie jest to teraz konieczne. No ale chyba zagram bezpośrednio skoczkiem na E5. Nie będę się w ogóle zastanawiał. Tu grozi też wzięcie pionka. Nie za bardzo grozi wzięcie pionka, bo jest tutaj strzał. I tutaj hetman patrzy na piona. Zaraz skoczek na F3 postaram się ruszyć. No zobaczymy. B3, B3. Moi drodzy, to teraz mam opcję taką, tak i tak. Tylko że po G5 on może mi tu wtrącić. Teraz może tak trzeba zagrać, ale skoczek wybije, więc ja tego też nie chcę. Gramy G5. Gramy G5. Musimy w ten sposób grać. Otworzyć tu pozycję, ale skoczek na F3. Skoczek na F3 ma dobre tutaj perspektywy według mnie. Jeszcze w ogóle tak się zastanawiam, bo skoczek G2 i może hetman H3. O, takiego ruchu się nie spodziewałem. Przyznam szczerze, że ciekawe zagranie. Teraz tak, może. No mogę zagrać tak, oczywiście. Obronić tu wszystko, wymienić, uprości się. Niezbyt chcę. Teraz może tak zagrać. Goniec bije. No nie, to też nie przechodzi. Skoczek D7 jeszcze jest opcja. Skoczek G2. Wieża E8. Będę go trzymał. Tak zrobimy. Będę cały czas trzymał tutaj pozycję. Myślę, że w dobrym tutaj znaczeniu, znaczy w takim sensie, że po prostu nie daje mu szansy na żadną kontrę w tym momencie. No wieża raczej nie wybije, bo skoczek wybije. No tutaj wprawdzie goniec może się wpakować, ale nic się nie dzieje, bo gram wieżą. Ewentualnie może zagrać goniec H8 i ja F6, bo będzie groził mat, ale myślę, że to nie przechodzi totalnie. Nawet tego za dobrze nie liczę, bo chyba nie trzeba. Bo wieża D7, skoczek bije D7, powiedzmy goniec na H8, nawet mogę zagrać. No E6 wtedy, jak goniec na G7, to wieża E8, goniec H8 i wtedy skoczek E5 i goniec musi się wymieniać tutaj za skoczka. Tak, tutaj nic nie będzie w tym wypadku, więc asekuracja jest, myślę, że zachowana. Dobra, skoczek G2 i teraz tak, skoczek nie ma gry tutaj, nigdzie nie wejdzie. Wygląda to dobrze. I teraz tak, wieża E8, miałem taki plan, tylko zaraz, plan taki, żeby tutaj wejść, ale zaraz, bo może. Tak trzeba grać po prostu. Dużo dobrych opcji mam. Właśnie to jest najgorsze, że jak jest za dużo opcji, to też niedobrze. Może skoczek D3, bicie, bicie. Tą hetman E4 też ma fajne podwiski. Hetman C6. No pozycja na pewno jest dobra, bez dwóch zdań. Wieża E8.
Tak mi ten ruch chodzi po głowie, żeby wzmocnić nadal tutaj opcję. No skoczek F3 jeszcze. No mogę poczekać chyba. Wieża E8 zagrajmy. Wieża E8 spokojnie. Będziemy wzmacniać punkt E5. Aha, bo już wiem dlaczego, słuchajcie, bo chcę zagrać hetmanem na H3. Dokładnie, hetman H3 i on mi nie może zbić, bo ja zbijam skoczkiem. Hetman H3. Hetman H3, dzień dobry. I teraz, jeżeli zbija mi tutaj, ja skoczkiem wybijam i goniec tu. A, to nie, to F3. I tu się wszystko broni, i tu się wszystko broni prawdopodobnie. Tak. Skoczek na E1. No tak, już widzę o co chodzi. Jak zagram tu, to wybija skoczek, wybije i goniec na F1 i nie ma żadnych matów. Sprytne zagranie. Sprytne, trzeba przyznać. No dobrze. Jakoś sobie trzeba z tym poradzić. A tutaj? Tutaj bicie i goniec F1. A no właśnie. Też chyba nie wygląda to zbyt dobrze. Ale nie szkodzi, ja tu nie muszę się śpieszyć, ja mogę zagrać sobie na przykład tak hetmanem. Może zagrajmy wieżą na D8, cały czas trzymając pozycję. On może zdwoić tę wieżę, rzecz jasna. No i teraz muszę uważać na tego skoczka. Aha, będzie groziło bicie. Może wzmocnimy tak. O, ciężko powiedzieć jednak. Jednak to nie wygląda tak może. F6. Wybicie. Wybicie. Aha, ja tu mogę teraz stracić materiał w ogóle. Żeby było śmiesznie. Tak. Goniec. Wiecie co? Chyba skoczek D3 zagramy. No, konkrety jakieś, konkrety. Czegoś mi tu zabrakło w tej pozycji. Chyba skoczek F3 wcześniej trzeba było próbować gońca wymienić. Chyba tak. Tak, tutaj mi chyba tego brakowało. Zobaczymy. No, musi chyba wybić skoczkiem i ja pionkiem. Grozi mat, więc on goniec F1 i ja sobie zagram hetmanem na E6. Stracę pionka po prostu. To co ja zagrałem? A powiem szczerze, że nie wiem, co ja zagrałem. To chyba nie jest dobre posunięcie w tym wypadku. A dzieje się trochę jednak w tych szachach. Skoczek na D3. Skoczek D3. No ciekawe. Bicie. Koniec F1. No, musi to widzieć. To trzeba grać od ręki. Takie rzeczy trzeba widzieć od razu. Ciekawe, co on tu analizuje. Wieża D8 może nie byłoby zbyt fortunne. Nie! Zagrał tutaj? Niesamowite. No przyznam szczerze, że tego się nie spodziewałem. To chyba tak muszę. On wybije. Ja wybiję wieżą. Aha, będzie mi wisiała wieża. Nie, zaraz, bo może to być i tak dobre. Przestraszył się chłopak. A tu jak zbije? On bije wieżą. A tutaj jest chyba bicie. Nie, no zaraz, tutaj chyba mogę zbić. Nie, goniec F1. Wieża mi tutaj będzie atakowała, ale wygląda to nieźle. Tylko wygląda. Zagram tu. On wybije. Ja wybiję wieżą. No może wybić hetmanem na E5. Skoczek tu. Nie no, co ja w ogóle analizuję? Przecież mi tu leci materiał wtedy. Może tak w ogóle zagrać teraz. No tak, muszę jakoś tak zagrać. Uwolnić się od związania. Zagramy tak. No, w każdym razie, tutaj jak jakieś wybicie na D3 nastąpi, wybija i goniec mi się rozciąga, to jakiś tam atut się pojawia zawsze. Może skoczek tutaj gdzieś tu na H4 coś pokombinować. Coś w tym stylu. Skoczek E6 zawsze z obroną na D8, żeby na G7 też nie było, przypuśćmy, matów w przyszłości. Goniec H8, hetman G7.
W takim tutaj wydaniu. No, chyba hetmanem zagrał źle. Może po prostu się lekko przestraszył. Trzeba bazować przede wszystkim na konkretach, tak? I próbować konkretnie grać. No, ale to się łatwo zawsze, moi drodzy, mówi. Zawsze się łatwo mówi. Trudniej się to rozgrywa. No, zobaczymy, zobaczymy. Przeciwnik ma 2 minuty 20 sekund. Nie gramy z czasem dodawanym. To też będzie miało znaczenie pewnie w końcowej fazie gry, jeżeli wcześniej mata tutaj nie dam przeciwnikowi, albo on mi. Więc zobaczymy. No, 2 minuty mu zostały na zegarze. I dużo, i mało zarazem. No, jak nie zbił tutaj wcześniej, to teraz zbije. No, może nie wytrzyma ciśnienia i zbije. Ciężko powiedzieć. Czasem takie wycofanie skoczka może dawać dużo też dobrych układów później, tak? Nie zawsze wycofanie figury na ósemkę czy na jedynkę w wypadku białych jest to zły ruch, to manewry przede wszystkim, bo ten skoczek z D7 tutaj jednak na E5 nie wskakiwał, na F8 wygląda zdecydowanie lepiej i bezpieczniej trochę przede wszystkim, potem ma. Dobra, poszło tak, no dobra, tak może zagrać. Tak zagramy. Tutaj naciskam na punkcik. No dobra, tutaj tak sądziłem. A zaraz, a na F2? Teraz? Ha, bo on może mi po prostu tutaj zbić. Aha, tu grozi bicie w ogóle. O kurczę. A tutaj? Bije mi tutaj. Bije, bije. I tu bije. Tylko co ja za to mam? Nic. Ale chyba nie mam wyjścia, słuchajcie. Bo tutaj faktycznie wieża mi podwisa. Tak. 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 A i tam daje mata. Tu. 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 No nic nie ma. Dobra, tu nic nie ma. Kurczę, blade. Chyba nic nie ma. Nie doliczyłem się. Chyba muszę bić tu. Bijemy na E1. On bije wieżą. Ja biję tu. Nie, ja muszę bić tu. No właśnie, biję tego gońca. To jest moja jedyna szansa. No jest jakość mniej, ale to jest moja jedyna szansa na jakąś grę. Potem goniec C8 zagram. Grozi mat. Właśnie. Właśnie, grozi mat. To był bardzo niebezpieczny ruch. Tak muszę niestety zagrać. To jest jedyne posunięcie, które mnie ratuje od mata. Niestety, no tak, ten ruch widziałem. Dobra, czasu jest coraz mniej. Czy hetman wybije? Hetman wybije, goniec wybije, tutaj wybije. Tak. No muszę wybić, nie mam wyjścia. No właśnie, czysta jakość mniej. Bo tutaj goniec E7 grozi. To nic chyba nie da. No ale muszę grać, muszę grać. Czasu jest mało. Dobra. A, źle zagrałem, bo tu miałem iść po pionki. Czasu jest mało. Jakoś mi tu pionek wisi też. No, królem zagram. Nie mam wyjścia. Bo chcę tak zagrać i tak. No to wszystko jest za wolne. Czas, po prostu czas. No muszę grać jakieś ruchy takie, żeby jeszcze szybko nie przegrać, że tak powiem. Czas robi na pewno robotę. Okej, zagrajmy sobie teraz. No właśnie, jak grać? Tak, może? W taki sposób teraz pionka wbije. Wprawdzie tego będę mógł czesać. Jak tak, to tak. Tam jakiś będę straszył. No jednak nie będę straszył. Tak, zagrajmy szybko. Czasu mało niestety. No właśnie.
No właśnie, szacha damy jakiegoś. Nie, to też jest bez sensu. To już są ruchy bez sensu. Chodzi o zyskanie czasu. Mogą wcześniej tak zagrać. Okej. Muszę grać po prostu szybko, tak? Tu niestety czas powinien zrobić robotę. A, tutaj zbiłem, tu mi grozi bicie. No tak, no właśnie, nie zbił, nie zbił, nie zbił, nie zbił. Tu już chodzi po prostu o czasówkę. No dokładnie. O, tu jeszcze zdążyłem wziąć pionka. No i spadł przeciwnikowi czas. No niestety takie partie wygrane mnie nie cieszą. Aczkolwiek partia była dosyć ciekawa, zwycięstwo jest. Czas też jest elementem gry. I sprawdźmy sobie w takim razie z silnikiem, jak to wyglądało, moi drodzy. Tutaj tak, H6, C5 pokazuje, żeby grać. No to jakieś niuanse pewnie decydują. Jest ruch H6, tak, poszło tak. Tu myślę, że całkiem dobrze to wyglądało, jeśli chodzi o debiut. Goniec D3, tak. D6, Hetman, dobra. Goniec F3 jednak pokazuje, żeby dziabnąć. A no właśnie, bo tutaj tak, zagram sobie tak, zbiję, zbiję. I skoczek C6 i wygląda to dobrze, bo pionki są rozłączone z E3. No tak, prosta decyzja. Na przyszłość będę już to mniej więcej kojarzył. Analizy są ważne. Okej, poszło tak, D6 tu, skoczek, wieża. Cały czas ten goniec F3 rozpatruje. Komputer, Hetman E7, A3, no bić, bić. I goniec F3 znowu rozpatruje. Jest taka opcja znowu. Niestety zagrałem E5. Bicie, bicie, otworzyłem opozycję. Skoczek H5, jak widać niefortunne. G6, właśnie G6 rozpatrywałem i co by było po wybiciu. Komputer ocenia jako troszkę lepsza dla czarnych, tak? Bić trzeba. No Hetman G6, nie wierzę w takie ruchy jak Hetman G6 i Hetman G7. Taki ruch bardziej rozpatrywam. A, tu nie można, bo jest mat na G2. Dobra, no to G6 faktycznie można było kopnąć. Też trzeba mocno się zawsze nad takimi ruchami zastanowić, jak widać. Goniec E2, Hetman E6, grozi G5, no G3. G5 chyba trzeba było. Skoczkiem E5 zagrałem. Mógłby wybić. Ale to jest prawie jedno i to samo. Skoczek F3 teraz? A co to daje? Tutaj od razu? Dlaczego tu? A jak zbiję skoczkiem? Goniec F1. Aha, i skoczek E4 dosyć solidnie stoi. A, to wygląda bardzo ładnie. Taki skoczek to skarb. Faktycznie. No ale to trzeba być mistrzem świata chyba, żeby już tak dokładnie grać. Tu po prostu nie widziałem. Skoczek D3 teraz rozpatruję. A, też ciekawe. Tu już na konkretnej taktyce gramy. Skoczek na D3, ale też na F3. Co tu się w ogóle dzieje? Zobaczmy po tym ruchu. Tutaj goniec, bicie. No bić musi, bo inaczej ja biję skoczka na H4. Goniec tu, bicie tu. Aha, i chodzi po prostu o tą diagonalę, która jest strasznie niebezpieczna. Hetman wchodzi i tam dajemy mata praktycznie. No tutaj jest taki ruch jeszcze, Hetman E5, jak widać komputer analizuje. Hetman H3, E4 i wchodzi wieża. Jakie to wszystko jest proste, moi drodzy, jak się rozpatruje, tak? No Hetman F5, tak. No i to też można uznać do wygranych, goniec E4. Przyjemna pozycja dla czarnych. No dobra, uczymy się, gramy tutaj tę pozycję, uczymy się. Poszło G5, tak, skoczek D7, mniej fortunnie, wieża E8, tak, i hetman H3. Głupotka, jak widać, koń E1, skoczek G6, wiesz, tutaj. No właśnie, tu się robi gorąco. No tak, zagrałem, no on powinien wybić, nawet gońcem, zobaczcie, oddaję czystego piona, on się długo zastanawiał w tym momencie, nie zbił, a powinien, jednak takie troszkę posunięcie, zobaczcie, komputerowo bardzo słabe, ale człowiek reaguje, zobaczcie jak źle, tak, gra Hetman A1, nadal utrzymuje tą przeważkę taką malutką, tutaj goniec F1, Hetman F5 i goniec G2, no właśnie, najmniejsza strata to jest goniec na A8, żeby stracić tylko pionka po wybiciu tu do końca. No ale poszło tak, no tak ja tu zaryzykowałem trochę, tak jak mówiłem. Goniec na H8, dobry ruch. No tak, nawet tutaj w tej sytuacji, słuchajcie, już naprawdę nie ma co analizować, jest totalnie przegrana. Po prostu zwyciężyłem dzięki
temu, że czas spadł przeciwnikowi. No cóż, ale każda partia uczy. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że coś dla siebie z tego wyciągnęliście. No do następnego razu, trzymajcie się. Hej, hej, pozdrawiam.